I witam, witam, 14 odcinek, słuchajcie, Polskiego Kaszlaka, roboty w ROM. Troszkę przygotowałem, jeszcze muszę w parę miejsc zajrzeć i będziemy sobie podkładować to, że to co zostanie, to po prostu będzie zabezpieczone, a później będziemy sobie na przykład tutaj gdzieś tam wytniemy, bo widać, że tu już coś się zaczyna dziać, dlatego to trzeba zaraz szybko zabezpieczyć. Ale słuchajcie, przedstawiam Wam pierwszą paczkę od widza, akurat do kaszlaka. Słuchajcie, zacznijmy sobie tutaj od tabrocika. Już sobie pozwoliłem to wszystko odpakować. Mamy przegubik jeden, bo jeden wystarczy, dwóch nie trzeba. Mamy tutaj te osłonki, one są chyba od, tak, są od skrzyni biegów tam przy tym przegubie i tak dalej. Mamy przegub w papierku chyba z epoki, albo i nie. Mamy tutaj jakieś nakrętaski, chyba od osiek. Albo i nie. Mamy tu lejeczki, słuchajcie, cztery. Mamy fajne cztery szpileczki. Nie wiem, czy one są do gaźnika, czy może do tego, do wydechu? Nieważne, uszczeleczki. Simmering, widzę jakiś tutaj taki. Zaraz zobaczymy, co to za simmering. 20-30x7. Tutaj też mamy zestaw przykładni kierowniczej. Świetnie. Słuchajcie, tu mamy dwie końcówki drążków, o proszę bardzo, mamy pstryczki, jeden pstryczek wentylacyjny, a drugi, słuchajcie, od podgrzewania tylnej szyby i klamka. U nas klameczka pękła, więc super. Czekaj, tylko że to jest chyba lewa, kurwa, a ja mam prawą trzaśniętą, ale spoko. Tutaj wiadomo, no to te korodują, te sprężynki, to jest jakiś śmiech na sali, że tego nie dali do ocynku. Tutaj dali, a zaraz to wszystko się przynosi, ale fajnie, niepopękane, luks. Ale słuchajcie, najważniejsze. Zobaczcie, co otrzymałem. Napraw, 126 napraw. 89. Jest piękna kserokopia. No oczywiście jakość tych obrazków, czy tam ilustracji, akurat wiecie, to tylko poglądowo, najważniejsze, że czcionka jest czytelna. Zobaczcie, kurwek, pięknie chłop skopiował to wszystko, skopiował, skserował. Dziękuję panie Maluchofil. Kamilu, no szacun, ale to jest nic, nie, bo to jest fajne. Zobacz, kurwa, to i to jest, proszę państwa, 89. W bardzo ładnym stanie, jak na te lata. No to jest żyleta. Tutaj jeszcze bardziej po prostu kontrola ustawienia punktów mocowania zawieszeń. Zobacz. Co tu mamy? Tu jest komora mieszania po wymontowaniu. Aha, powietrze, jak tu, kurwa, jaka cyrkulacja. Zobacz. Zobacz to, chłopie. Coś cudownego. No nie, jestem po prostu w niebo wzięty. Patrz. Instalacje osobno tu. Nie, no po prostu to jest coś cudownego. Super, super, jeszcze raz super. O, notatki, czekaj. Tyle do zapłaty mam? Kurwa mać. Simmering chyba. Super. Więc dobra, pochwaliłem się, 4 minuty zmarnowane, ale ale przyda się. Jestem mega zadowolony. Dobra, przygotowujemy to wszystko. Folijkę jeszcze muszę bardziej tam porozciągać. Tutaj też sobie pozabezpieczam i będziemy psiukać. I myk, zrobione. Nie wiem, ile tu siedziałem, ale no nie było łatwo, bo jednak trzeba było wszędzie do tych zakamarków dojść. No i co? Słuchajcie, tak jak mówiłem, zapodkładowałem wszystkie te blachy gołe. Oczywiście prócz tych, co będę wycinał, to na 100%. Tutaj trochę tak pociągnąłem już to nad kole, bo tutaj raczej to wzmocnienie sobie zostawimy. I tak dalej, i tak dalej. Ten epoksyd tego Novola, już Wam pokazuję, to jest fajna sprawa, bo zeszło mi taki zestaw, 800 plus 800, 1600, 1 do 1, czyli tutaj żadnych tam
nie trzeba udziwnień. I teraz tak, poszło mi 1600 na to wszystko, co zobaczycie, tak? Czyli tutaj bagażnik, też tutaj do samego dołu nie dojechałem, bo musiałbym zdjąć ten pas i wtedy psiknąć. Po drugie, robiłem to pistoletem z dyszą 1.3, kurwa, bo nie chciało mi się tam brać tego gorszego, powiedzmy z 1.4, bo to minimum 1.4 dysza tego rozpryskiwania. Co dalej? Wcześniej, zanim w ogóle wszystko obdrapałem, to co dodatkowo chciałem, plus odtłuścić, to też to odtłuszczenie, kurwa, z 1,5 litra tego siuwaksu poszło. Wszędzie takie są po tych szmatach, bo szmatą wycieram, nie robiłem to żadnymi ściereczkami i tak dalej, nawet nie stosowałem tej antystatycznej, bo na tą chwilę to mam mieć możliwość jego wystawienia, tak żeby to co ma zostać, czyli tutaj ta ściana, kurwa, półka i tak dalej, żeby to sobie zostało, te wnęki, nadkola, bo widzicie, tu podłogi nie ruszałem, progów tak samo, tam też tak nie do końca, bo tak chciałem w sumie tam dojechać, ale już w zasadzie nic nie widziałem, bo się taka kurzawa przez chwilę zrobiła, więc to będę musiał wszystko matowić. Oczywiście zacieków też co niemiara porobiłem, a znaczy co niemiara, tylko w sumie tutaj tu zaciek poszedł i tutaj to wszystko zetnę, nie ma problemu. I słuchajcie, i tak to będę musiał matować, a i tutaj też najebałem, bo chodziło mi o to, żeby po prostu wszędzie tutaj dojść, od góry tak samo, tu od tamtej strony, wiecie, tu wszędzie napsikać, i bo ten epoksyd ma to do siebie, że mogę w ciągu 12 godzin sobie go malować mokro na mokro, czyli teraz mógłbym sobie tam antystatyczną przejechać i zwykły jakiś akrylowy do wyrównania podkład polecieć, ale nie zrobię tego, bo no jest dużo blacharki, tak? Więc teraz będziemy się blachą zajmować. Tutaj widać, że tu będę musiał wyciąć, to ja sobie jeszcze markerem pozaznaczam. Tutaj też jest jakieś pierdolnięte, nie wiem o co chodzi, co tu się wydarzyło, że tutaj było takie jebnięcie, to też będę musiał, nie wiem, czy ten kawałek jakoś wytnę, czy odegnę i naprostuję. No ale każdy zakamarek jest wypsikany. Dachu od spodu całego nie, tylko tutaj te wnęki tak sobie poleciałem, tutaj wszystkie te siuwaksy, tutaj cały sztynks, tam od spodu wiadomo jeszcze nie, bo to będziemy maluszkę na bok wywracać. Co mogę tu jeszcze wam powiedzieć? No pełno tych babrochów, ale totalnie wywalone, nie? Tak samo widzicie, zostało to odcięcie po starej farbie z dachu, więc tutaj o też zaciek, tu też. Też trzeba było to wszystko, wiecie, wyrównać. Nawet widać, że takie pęcherzyki. Góry zapiał. Głupieje telefon. O. Pęcherzyki w sensie, no tam gdzie farba podeszła, nie? Tunel sobie też spryskałem, też jak będę go wyciągał, to jeszcze od spodu będę musiał jebnąć. Tutaj tak w sumie bardziej mi chodziło o to i tutaj ten śmieszny kwadracik, który kącik jak zwał, tak zwał. Pod szybie też będę pewnie podnosił, żeby tam od spodu, bo tak niby coś tam weszło, bo ten epoksyd też jest o tyle fajny, że on naprawdę wchodzi praktycznie wszędzie, ale o, tutaj zostawiłem. O, tam też trzeba będzie wyczyścić. No nie, no pod szybie w zasadzie to tak niewiele ruszyłem, to tyle co tak na wprost, nie? No ale słuchajcie, no robota przed nami. Będzie się działo, więc silnik, słuchajcie, bo teraz będę silnik robił, więc na razie olewam kaszlaka, niech on sobie stoi i dojrzewa do tej całej akcji, bo części od silnika już są zrobione, ja jutro sobie pojadę, 900 zł rzekomo, to jeszcze będę wiedział dokładnie co jest 5, to w następnym ujęciu pewnie już będę miał te części, to wam pokażę. Tutaj tą konsoletę też całą. Wszędzie tak, wiecie, tutaj, tam, sram, wiecie, dookoła, tak po prostu zapsikane wszystko, nie? Więc tak to by wyglądało i teraz będę mógł sobie to wszystko rwać, szukać zgrzewów, kurwa, łupać, ciąć, wyginać. Tutaj widzicie, nie ruszałem tego, bo bez sensu, nie?
całe w akidzie. To psiknąłem, ale zobaczymy, nie? No i też jak będę miał właśnie mniejsze elementy, typu od silnika jakiś tam element pierdołę, to też mogę mieć tego kaszlaka w garażu, czy nawet na nim zawiesić jakieś kurwa małe elementy i sobie psikać, nie? W sensie nic się totalnie nie stanie, bo i tak czeka mnie matowienie tego, bo po prostu tak wymyśliłem, że tak będę robił i tak będzie najlepiej, żeby fuszer jakiś taki za dużej nie robić, nie? Więc w garażu też się da, chujowo, bo chujowo, ale ważne, że jest. Miejsca miało być jakoś więcej, a jest w sumie mniej. Słuchajcie, małe zakupsy plus odbiór silnika. Zaczniemy sobie od zakupsów. I teraz tak, sprzęgło. Sprzęgło wziąłem, a mówię, czemu nie. Jest jakiś Chińczyk, rzekomo tam jakichś reklamacji szczególnych nie ma. Chyba, że ludzie kupują następne. I to wygląda tak, już na tym tłumiku drgań, na tych sprężynach. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że te nity się kurwa nie pozrywają, bo to jakieś, no może i stalowe, a może i amelejniowe, więc fajnie. Dobra, maluch, takie coś będziesz miał, to sobie trzymaj, tu, pilnuj. Docisk, docisk, nówka, sztuka, wiadomo. I słuchajcie, no i tutaj widać, że tutaj na starym naszym waleło, ponoć waleło już nie ma, może po prostu chłop nie miał, albo tak lokalnie, wiecie, sklepik taki zasiliłem. No tutaj jest, czekajcie, no tutaj już jest konkretnie od tego łożyska oporowego zeżarte, no jakby na pół sprzęgle cały czas chodziło. No i tak, jak to wygląda różnica między waleło, chociaż waleło też nie jest kurwa jakieś zajebiste tam. Ja mam jakieś takie średnie wspomnienia z tym. Już na pierwszy rzut oka widać, że tutaj jest to zanitowane, ten, przynajmniej ten, te blachy, które amortyzują, tu jest jakby zgrzane, zespawane, Bóg wie o co chodzi. Tak to raczej się niczym nie różni, jeżeli chodzi o mocowania. Od spodu to wygląda w ten sposób. To są jakby takie kołki z nitami, czy jak zwał, tak zwał. A tu mamy trochę zagięte to. Tu to trzymało, nic się nie rozpadło. No wygląda, ja wiem, kurwa, no maluch nie przynosi nie wiadomo jakich sił. No, tutaj też jakoś tak wyjeżdżone tu. Latam troszkę do kamery, no dobra, ale mamy nowy zestawik. Dobra, to na razie tak postawimy. A stare sprzęgieło, no raczej z epoki chyba, albo po prostu jakieś resztki. Te okładziny kurwa w nie przyjmę to samo. Tutaj mamy jakaś już mieszanina chińska. No ciekawe co jest, co lepsze, ale to jest takie cięższe mimo wszystko. Bo tu jest kawałek blaszki, ono samo w sobie waży, więc chyba spoko. No ale wiadomo, tu sprężyny podochodziły. Ona też jakby spaczona była, takie odnoszę wrażenie, jakby była przegrzana. Zresztą widać, że tutaj się jest tak, to jest odbarwione takie. Nie wiem, co o tym myślicie. Dla mnie to jest przypalone sprzęgło fest, nie? Bo jest odbarwione, no i było jeżdżone na pół sprzęgle. Dobra, to mamy, no i tu jeszcze łożysko jakieś oporowe. Wie, chyba git. Wziąłem sobie paseczek, bo paseczek nigdy za wiele, tu jest z ząbkami, czyli już nówka sztuka, bo tak robią. Tutaj wziąłem ten termostat do pokrywy tej, ale jeszcze nawet nie zacząłem, bo wiecie co, ja tam grzałem palnikiem, ale coś nie chciało otworzyć. A zaraz sobie weźmiemy opalarkę i zobaczymy sobie jak to działa, ten termostacik ten na przykład. 73 stopnie, minus 5. O chuj chodzi, czy że taka tolerancja. No teraz sobie będziemy grzać i będziemy sprawdzać, czy to działa. Wziąłem sobie, wiadomo, no musiałem wejść innego zestawu, nie było ponoć jakoś tam cudów, nie znaczy tragedii nie ma, jeżeli chodzi o te uszczelniacze, więc luz. Uszczelki jakieś korkowe, będzie to trzeba. Te tak średnio mi się podobają. W porównaniu, a tam to gdzieś schowałem. O-ringi, a taki zestawik, wytwórnia uszczelek, Kreft, kurwa. Ja wziąłem jakieś te tęcze, kurwa, w sumie mogę marletki. O, nawet mają już tego, fajnie. Kable by GG, klasce. Mogłem jakieś w sumie filmowe wziąć, ale w sumie
takie te kable to są rzecz wymienna i zresztą zobaczymy, jak coś to paragonik mam, to sobie zwrócę najwyżej. Dobra, silnik, bo to w sumie odcinek o niczym jest. Zaczniemy od głowicy. O kurwa! Głowica splanowana, normalnie dupcia bobasa. Zawory. Zawory zostały, prócz wydechowych. Wydechowe zostały, chłop dobrał, jakiś założył. Tak nie dochodzi? Nie. Ponoć są już dotarte, wyczyszczone, więc tutaj nic nie musiałbym nawet robić rzekomo. Co tu jeszcze? Tutaj coś było ruszane przez nich? Co jest, tak patrzę? Czy to ja tak poszurałem? Chyba ja. Zawory. Ogólnie tak, głowica w porządku, więc zawory wydechowe w porządku zostały. Tylko zmienił sam, pomierzył wszystko na tych. Jest naprawdę dobrze. Dalej. Głowicę odstawimy. Więc tutaj z głowicą fajnie. Weźmy sobie cylinderki. Szlif zrobiony na tych tłokach, które dostarczyłem. Fajny ślad tego pochonowaniu. Nie ma teraz progu, elegancko. Fajnie w ogóle, żeby teraz mi to nie wypadło. Czekajcie. Kurwa. O, widzieliście, jak fajnie się schował? Spadł? Czekajcie, chodzi o to, że... O! Jak fajnie pracuje. Drugi zresztą to samo. O ty kurwa, prawie uciekł. No, więc fajnie to pracuje. Więc tu już nie będziemy ruszać. I wał, słuchajcie. O, kurwa, ciężki. Tu mi to łożyska nie wypadło. Ponoć został delikatnie przepolerowany, no w sumie lepiej wygląda niż po moim ostatnim. I teraz tak, panewki główne są w normie. Rzeczywiście jak jest już ten olej, to naprawdę one fajnie tutaj pracują. Znaczy wiecie, taki o, opór jest, nie? Nie jest takie wychechłane, więc tutaj wszystko się mieści w normie, tam zużycie jest naprawdę w zasadzie znikome, nie? I tutaj tak samo, tu tylko uszczelniacze powymieniać, jest luks. Więc wał nie był ruszany, tylko przepolerowany. Kurwa, nie wiem, czy to dobrze tak wkładam. Dobra, na chwilę, niech wybuchnie. Sfożnie, tak samo jest luks ze sfożniami. Są w normie. Fajnie to, tak wiecie, w palcu, o. Nie ma problemu. W sensie, no problem jest, kurwa. Znaczy nie jest wyciachane. No i panewki oczywiście, no ewidentnie są zużyte i to tak dosyć konkretnie. Więc paneweczki mamy nowe. FSM Fiat Tiquotiento 230326. Bimet kurwa jakiś. Więc coś takiego. Paneweczki mamy. No i te zawory ssące, no. Teraz ewidentnie powiedział, że wręcz to jest krytyczne zużycie. Jest taki próg. Tu już jakieś kurwa wody naleciało. Aha, może padało, może nie. Więc tak to o. Tak to wygląda, no. Nie jest krytyczne zużycie, mimo kwiatka starań o. No i tu stare panewki jeszcze mamy. Stare paneweczki. Aha, tu spożnie, zabezpieczenia. Stare tłoki, może sobie zbuduję jakiegoś ludzika kiedyś. No i rzeczywiście jest przesunięcie w sfożniu na tłoku. Nie jest centralnie, więc muszę zobaczyć książkę serwisową, czy to powinno być tak, czy tak, ale mi się wydaje, że chyba tak powinno być. Dobra, nieważne. Dobra, słuchajcie, bo ja tu gadam o wszystkim, o niczym. Tu pierścień mamy to też do założenia. Więc fajnie, że kosztów jakichś potężnych nie było. Aha, za silnik w sumie te części od silnika, szlify, głowica, te zawory z panewkami, więc w sumie 900 zapłaciłem. Czy to dużo, czy mało? No czekaj, no panewki, zawory, dwa ssące, sprawdzenie, doszlifowanie, sprawdzenie, zwymiarowanie, tam jakieś pseudopolerowanie wału, wyczyszczenie tego, szlif,
więc chyba w porządku, tak mi się wydaje, nie? No ale ważne, że jest zrobiony, oczywiście na odwrót jest założony, ale fajnie, fajnie, ja jestem zadowolony. Co jeszcze powiedzieć, 10 minut gadania, kurwa, pewnie poprzewijaliście. Tylko w sumie mogę pomyśleć o tych lepszych kablach, a może nie są złe? No, teraz to już na pewno złe. Okej, jakieś nie okej. Aha, że trzeba za to chwytać. Co to za firma w ogóle? Sentech. High Power. LPG, kurwa. No dobra, pogadali. Aha, jeszcze termostat wrzucę na sam koniec i tyle. I dziękuję w tym odcinku nudnym. Jeszcze pokażę wam kaszlaka, żeby nie było. Wysech, można drapać pazurami. O, zobaczcie. Kurwa, kwiatek niszczy. Malucha. No, dobra. Jest, działa. Musiał wziąć palnika, bo jakoś tak nie chciał się ten. Dobra. I teraz już się zaczęło otwierać, słuchajcie. Przydałoby się schłodzić. Skonstruowałem taki pistolet bezpośrednio od kompresora. Trzymam sobie tego. O, już się chowa, kuźwa. Teraz widzicie, o co chodzi. Ten nacisnę, dam radę nogą. Kurwa. Okej. To co chłop robi? Zamknęło się. Chciałem wam pokazać, ale jak zwykle zjebałem. Ale dobra, działać działa. Może tam to też działa. Ale powiem wam, te 70 stopni, kurwa, w ręku nie mogę coś utrzymać. Coś więcej. Ale dobra. To by było na tyle. Dzięki, na razie. Cześć.